Sława Jezusu Chrystu. Dzisiejszy odcinek, pierwszy odcinek naszego programu, to krótkie wprowadzenie w tematykę, którą chciałbym Państwa zainteresować. W tematykę nabożeństw. Ale zanim przejdziemy do rozmowy o nabożeństwach, o trudnych elementach w nich się znajdujących, o wyjaśnieniu symboliki, chyba warto powiedzieć o samym znaczeniu nabożeństw, modlitwy wspólnotowej przede wszystkim. Słyszymy setki pytań związanych z nabożeństwem w cerkwi. Po co są nabożeństwa? Po co mamy się modlić wspólnie, skoro możemy porozmawiać z Bogiem indywidualnie? Trudne pytania i dosyć łatwo znajdują swoich zwolenników. Cerkiew odpowiedź na to pytanie znajduje u samego Zbawiciela, u Jezusa Chrystusa. Cóż On mówi na ten temat? Przypomina nam o dwóch najważniejszych przykazaniach. Przykazanie nowotestamentowe. Najważniejsze o miłości do Boga. I drugie o miłości do człowieka. Dwa przykazania, z których dwa muszą być realizowane nierozerwalnie. I dwa muszą być realizowane w całej pełni rozumienia słowa miłość. A kiedy my zadajemy sobie pytanie, a czymżeż jest ta prawdziwa, pełna miłość, okazuje się, że Bóg wymaga od nas realizacji bardzo ciężkiego przykazania. Prawdziwie kochać to i mieć kontakt, to przeżywać, to być chętnym, współdzielić losy i być jak najbliżej. Takie jest przykazanie i taka jest rola cerkwi, żebyśmy umieli być jak najbliżej Boga i bliźniego. Stąd modlitwa wspólnotowa. Bóg nie zbawia w pojedynkę. To piękne słowa, które ojcowie cerkwi często wspominają. Bóg zbawia tych ludzi, którzy się nie wstydzą swoich braci i sióstr, którzy wspólnie, widząc swoje problemy, są jeszcze w stanie pomodlić się i za inne osoby. Czy jesteśmy to w stanie osiągnąć w domu? Wydaje mi się, że nie. Modlitwa wspólnotowa nie może być przyrównana do potoku, w którym wszyscy dążą do realizacji tylko swojego celu, tylko sami chcą dopłynąć. Modlitwa wspólnotowa to wezwanie nas do modlitwy w intencji całej wspólnoty. Mnie, moich bliskich, ale również osoby, która jest obok mnie. To wspólne spotkanie z Chrystusem. To ukazanie całej realności cerkwi, która jest jednością z Bogiem i z bliźnimi. Jedność z Bogiem, jedność z bliźnimi musi być nierozerwalna. Nikt nie może powiedzieć, że kocha Boga, kto nie troszczy się o swojego bliźniego. Słyszeliśmy w Wielkim Poście, na początku Wielkiego Postu, ewangeliczne słowa samego Zbawiciela, który odsyła do otchłani tych, którzy nie troszczą się o maleńkich. I zadaniem nabożeństwa, celem jest te harmonijne zjednoczenie nas z Bogiem i nas z bliźnimi. Kiedy modlę się w cerkwi, kiedy modlę się w czasie nabożeństwa, moja modlitwa łączy się z modlitwą innych ludzi. Ja modlę się za nich, w ich intencji. Oni się modlą w mojej intencji. Żadna modlitwa domowa tego nie zastąpi. Wspólne nabożeństwa to nie tylko zbliżenie z Bogiem i z bliźnim poprzez nasze zmysły, naszą modlitwę, nasze działanie. To również coś, co schodzi z drugiej strony. To również coś, co do nas przychodzi. Tym, czymś jest po pierwsze łaska Boża. Ale piękno prawosławnych nabożeństw
to również głęboka i niezwykle łatwo sięgająca głębi serca edukacja. Ktoś, kto był na nabożeństwie w cerkwi, ktoś, kto wsłuchał się w słowa modlitwy, ten wie, jak wiele w niej mądrości, jak wiele w niej katechizacji, edukacji, ewangelizacji. Przychodzimy do cerkwi i kiedy zaczynamy wspólnie się modlić, słowa psalmów, słowa modlitw najpierw wyjaśniają nam, wprowadzają nas w to, o co powinniśmy się modlić. Dlaczego adresatem naszych modlitw powinien być Bóg? Wszystkie doksologie, które zaczynają nasze nabożeństwa, te początkowe wezwania, czymże są, jak nie zachętą do tego, że Bóg jest wszechmocny, nie wstydź się i nie bój się Go prosić o cokolwiek. Czymże jest psalm początkowy na nabożeństwie całonocnego czuwania? Błogosław duszo moja Pana, chwal duszo moja Pana, tego, który stworzył niebo, ziemię, kosmos, wszystkie stworzenia, również i człowieka. To jest zachęta, ukazanie wszechmocy Boga i powiedzenie: stoisz przed Twórcą, stoisz przed naszym Panem, naszym Stworzycielem, naszym Zbawcą i Odkupicielem. Nie bój się. Czymże są prośby wyczytywane przez diakonę, jak nie zachętą do poszerzenia naszych próśb o kolejne sfery, na które w domu będąc nie zawsze zwracamy uwagę. Na to, żeby się pomodlić o pokój na świecie. Na to, żeby się pomodlić za podróżujących, za uwięzionych, za głodnych, za chorych. Na to, żeby podziękować Bogu nie tylko za dzień dzisiejszy, ale poprosić również o przyszłość. I o jaką przyszłość? Kiedy siedzimy w domu, myślimy o przyszłości w kategorii nowej pracy, nowego mieszkania, nowego samochodu, czasami dobrej oceny na sprawdzianie. Znaczy myślimy o dobrym zakończeniu naszego żywota bez zawstydzenia, bez zażenowania. O tym przypomina nam diakon w cerkwi w czasie ektenii. Do tego zachęca nas. Więc reasumując, nabożeństwa to i poczucie jedności, i poczucie duchowej więzi, bycie częścią cerkwi, no i wspaniała edukacja. Wydaje mi się, że będziemy starać się o tych nabożeństwach mówić w kolejnych odcinkach. I serdecznie zachęcam do zadawania pytań.